Witam was widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Oczywiście na start macie ode mnie do wygrania tego skina. Żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale u mnie z dzwonkiem i w komentarzu napiszcie sobie hasło biorę udział. No i oczywiście wyniki będą na Discordzie, bo tam ogólnie będę dawał do końca miesiąca wyniki ze względu na to, że wyjeżdżam. Dlatego żebyście się przygotowali po prostu na to, że będą wyniki na Discordzie, klikajcie sobie ten plusik, bo macie do wygrania ode mnie dwie kosy. Kod S1MEC sobie używajcie, każde 10 zł wpłacone z kodem S1MEC na CSGO skin to jest jeden ticket na Ursusa Knife'a do playera za 2500 zł. No i za każde wpłacone 2 zł z kodem S1MEC na CSGO skins to jest jeden ticket na kozę za 500 zł, plus 10% dowodowania oraz 20 na start z kodem S1MEC również macie. No i dobra, w tym momencie mamy 13 882 zł. Na ostatnim odcinku oddało bardzo ładnie. Do tego mam nadzieję, że w tym odcinku również tak będzie. Tylko widzowie, spróbujemy sobie otwierać skrzynie troszkę tańsze teraz. Zobaczymy w ogóle, czy one mogą też oddać dużo. Dobra, spróbujemy sobie Summer Case'a na buście na samym początku razy 3. 126 zł. Zobaczymy, czy one mogą oddawać tak jak te drogie. Bo te drogie mogą nawet oddać tak dużo, że mi się to w pale nie mieści. No ale dobra, Summer Case nie oddał. Rufle, zobaczymy sobie na buście razy 3. 1163 zł. No jest to AK-47 Legion of Anubis, jest to Fever Dreamka, jest to Water Elemental, ale nie będzie to profit. Nie będzie to profit, to jest 154 zł. Więc dobra, teraz Water Case na buście razy 3, 189 zł. Czy to może oddać? To może oddać, tylko nie wiem, czy ta AWP będzie na tyle droga, szczerze. No nie będzie na tyle droga, jest tak leciutki minus. G2A Case, no razy 3, 252 zł. Wydane. No i niestety nie odrobione, bo ta hyperbestia nie będzie na tyle droga. Ona kosztuje tylko 71 zł, także lipa. Dobra, Cybercase za 50 zł na buście za stówkę, więc 300 zł wydajemy na Cybera, który oddaje mi tylko i wyłącznie Ocean Drive'a. Jeżeli byłby to Factoryniu, byłaby to leciutka strata, ale jest to Stanfield Tested, to możemy spróbować jeszcze raz. Może akurat jeszcze coś lepszego mi nie wyleci, mogę stąd już wyjść. Dobra, Elegant Case na buście razy 3, tutaj 378 zł w tym momencie wydane i jest print stream. I jest print stream. Jeszcze jest biznes klasa, to jest profit 100%. To jest 1272 zł. No i Elegant Case to jest skrzynia, która już w tym momencie oddała tak dużo, że no nie wiem, czy ona jest jakaś zbugowana. No to jest 126 zł. I nie, to jest 63 zł tak naprawdę. Spróbujemy sobie teraz tak bez boosta 189 zł. Czy ona tak samo odda? No nie, będzie to Cooper Galaxy. No ale tutaj Print Stream 0,07% szans jest na niego. Na biznes klasie jest 0,1% szans. I w dwóch, znaczy na trzy skrzynki wypadły mi dwa takie skiny. I będą to dwa redline'y, widzowie. No to jest, widzowie, jakaś zbugowana skrzynia, która bardzo fajnie nie daje. Nawet jeżeli jest na zero, to i tak te dwa redline'y mi fajnie. Jest whiteout i whiteout może być drogi. On może być drogi. To jest profit. To jest 218 zł. Elegancik. No teraz już lipa. Za dużo. Ewidentnie za dużo go otwierałem. Dobra. No to w takim razie, jeżeli tak, spróbujemy sobie teraz, co to będzie dev case na buście razy 3. No i tutaj jest 500 zł wydane na to, żeby zdobyć dwa Neon Revolutiony oraz jeden Dragonfire za 300 zł wszystko, więc jest minusik. Beast case na buście razy 3, 756 zł. Czy Beast case odda kosę? Nie odda kosy. Jest to Containment Bridge, jest to Nightwish oraz jest to Monster Mashup. Jest to 457 zł, więc jest minus. Anarchy na buście razy 3, 1260 zł, które jest już naprawdę dużą kwotą. Te Sugar Rush'e byłyby lepsze, o wiele lepsze by były, bo tutaj 200 i Decimator, no byłoby lepiej. Dobra, Anarchika jest jeszcze jakieś rękawiczki oczywiście. Nie odda, niestety to jest 772 zł. Dobra, to Luxurious na buście razy 3. 2500 zł, wchodzimy na poziom wyżej, jest kosa, są rękawiczki, jest print stream. Dalej jakby poleciało, chyba bym się bardziej cieszył, bo byłby większy profit. Spróbujemy jeszcze raz w takim razie Luxurious, tak, czy możesz oddać, zahamujesz, Fennec Fox. Jest to profit, ja nie muszę patrzeć na kwotę, jest to na pewno profit, to jest 2870 zł. Bardzo dobra skrzynia, Royal na buście razy 3, 3780 zł, czy teraz odda? Okej, okay, jest to lore, jeżeli Factoryniu, to może być leciutki. Okej, okay, to nie jest profit, to jest strata 200 zł.
To jeszcze raz przeleć, przeleć, już dobra, już lepszy ten lore niż te rękawiczki na pewno. Jest to 3800 zł i teraz jest profit, więc odzyskaliśmy to, co straciliśmy wcześniej. No i teraz 5040 zł, 3 skrzynie ametyst na buście. I czy one oddadzą? Chuja oddadzą. Są to dwie HP, nie, nie. To jest najgorszy drop, jaki kiedykolwiek mi wypadł z tej skrzyni. Nie wypadło mi nigdy w życiu tak słabo, naprawdę. Ej, dobra, nie, ametyst nie, ametyst nie. To nie, to nie, ametyst nie, nie, nie. Ametyst nie, 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 nie. My się z ametystem nie bawimy już. Gemstonik, na buście razy 3, 10 kafli wydamy. I gemstonik odda, no patrzcie to, no gemstonik odda. No chuja odda, no czemu nie odda? Black Pearl obok, Doppler Face 4 obok. Ja już nie, aha, dobra, czekajcie. Muszę sprzedać kosę, niech będzie ta kosa. Ale musi oddać, no musi oddać. Aha, bo jeszcze są te Supreme, dobra, to musi oddać. No musi oddać, 10 080 zł, no proszę cię przecież. Nie, 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 tak, nie, 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 nie. Dobra, mogę dwie takie otworzyć. Supreme Knife Case, czy to odda? No i jak zahamuje, to odda. No tutaj nie wiem, czy odda, szczerze, nie wiem. Choć się domyślam, że nie. Dobra, 2400 zł. Nie stać mnie. Dobra, wiecie co? Jeżeli tak, odznaczamy sobie to. Dobra, dwie zostawmy. Dwie zostawmy. Uff, dobra, musimy się troszkę odbić teraz. Teraz musimy się troszkę odbić. Czekajcie, nie tak. Tak, 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 tak i tak. O, bo czekajcie, no to w takim razie, jeżeli tak, no to możemy teoretycznie zrobić sobie jeszcze inaczej. Tak, 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 tak. Tak, 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 i tak, i tak. Dobra, 8000 zł. Na 3 graczy, underdog. Nic nie mogę trafić. W końcu niech zacznie mi oddawać. Losowy bot, bot i samu. Losowy bot, bot i samu. Za każdym pieprzonym razem musi być ten pieprzony bot i samu. Za każdym razem, czy losowy, czy nie losowy. Okej, dla mnie oddało, no ale co z tego, skoro to jest bitwa underdog. Ale chociaż nie, no dobra, jest okej. Gamma Doppler jest na pewno droższy niż te ich skiny. No jest to 265 zł, jeszcze jest to w Factory New. Dobra, no te Dead by Kitty za 200 zł to nie wróży nic dobrego. To na razie mamy najwięcej, a powinniśmy mieć najmniej. Czemu trafiamy najwięcej ze wszystkich? No dlaczego tak musi być? Hypnotic. Hypnotic, ale on jest tani, znaczy tani, no 1000 zł, ale ja myślałem, że on jest droższy niż tysiak, tak myślałem, koło 3 koła. No ale dobre, rękawice niestety, ale nie oddają, dobra. Zobaczymy, 6 skrzynek jeszcze przed nami, oj, print stream, 200 zł, ale okej, okej, dalej możemy to wygrać. No ten Crimson Web jest drogi, dobra, a bot Adrian, musisz trafić, bocie Adrianie, te rękawiczki nie są drogie, to jest 600 zł, ale nie na tyle, proszę, 3 skrzynie, proszę, proszę, jest AWP, ale ten Deagle za 200 zł, proszę, bot Adrian, no dwie skrzynie, nie, no przegrałem, kurwa, jeszcze trafił Skeletona, dobra widzowie, no niestety, niestety się nie uda, proszę, proszę, kurwa. Ja pierdolę, co to jest? Czemu to jest różnica 100 zł? Ja, nie, 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 mam dość, przysięgam, mam dość. Ja pierdolę, 2900 zł, jakbym trafił gorszą kosę, to przecież bym to wygrał. Ja nie mogę, 20 tysięcy, tak fru przeleciało. Ja pier... Nie, mam dość, dobra, zostawiam tego szafira. No trzeba się odbić, no ale jak mam teraz się odbić, 6 kafli. No ametyst, no wcześniej zabrał, to teraz niech odda. No jak wcześniej zabrał, to teraz niech odda. Niech przeleć karambit, może być profit. Albo nie, to będzie minus. Ten karambit jest tani. To jest 4000 zł, próbujemy jeszcze raz. Dwa takie karambity by oddały. Hamuj, proszę cię, zahamuj, proszę cię, to jest rubi. To jest rubi i oddało. I oddało, dobra. 9 kafli, dobra. Mamy 400 tysięcy. Możemy już sobie odebrać tak naprawdę flip na infalore, ale ja nie będę tego odbierał. Widzowie, możecie mi powiedzieć, że jestem debilem. Możecie mi powiedzieć. Wydaję tyle pieniędzy, ale jeżeli mi nie oddam, to będę tak do dupy z kwotą, jaką mam. Proszę, dla Simusia. Okej, okay, jest dla Simusia mniej więcej. Chociaż nie, bot Emily.
Oj. Bot Adrian. No i bot Adrian. Szczerze, jakby to była bitwa underdog, byłaby opcja na wygranie tego. Nie pieprz, żebym to wygrał. Chyba bym to wygrał. Nie, nie wygrałbym tego nawet. Dobra, to jest 4. Ile kurwa to jest? Nie, no nie, no przecież to są jaja. 40 tysięcy złotych. Przecież to jest kurwa samochód. No nie. Dobra, ja nie, koniec widzowie. Klikajcie sobie plusik, używajcie go do S1 Mac, każdy 2 zł wpłacane na CSGO z chińsko, do S1 Mac to jest 1 ticket na kosę za 500 zł i każdy 10 zł wpłacane na CSGO z chińsko, do S1 Mac to jest 1 ticket na ustosunek iPhone Dopplera za 2,5 tysiąca zł plus 10% do doładowania oraz 20 na start, do S1 Mac również macie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, wbijajcie sobie na Discorda i widzimy się już w następnym odcinku. Siemanko!